Mieszkańców Uniszowej w drugim terminie. Witam serdecznie zaproszonych gości, pana burmistrza Bernarda Kraszewicza. Dzień dobry państwu. Panią wiceburmistrz Annę Gieracką. Dzień dobry. Pana radnego Grzegorza Wojtanowskiego. Witam serdecznie wszystkich mieszkańców Uniszowej. Dziękuję za przybycie. Zebranie miejskie przebiegało w następującej kolejności. Pierwsze otwarcie zebrania miejskiego. Witamy gości. Drugie sprawozdanie z działalności sołectwa za 2016 rok. Trzecie wystąpienie zaproszonych gości. Punkt czwarty, sprawy bieżące, interpelacja, zapytania. I punkt piąty, zamknięcie zebrania wiejskiego. Czy ktoś chce jeszcze jakiś punkt dołożyć? Nie widzę, dziękuję. Przechodzimy do punktu drugiego, sprawozdanie z działalności sołectwa. Tak króciutko tu staram się przedstawić, nie było tego dużo. I tak w ramach funduszu sołeckiego sołectwa zostało wykonane 760 metrów bieżących rowu przy drogach gminnych. Tam była konserwacja, umnożnianie za kwotę 3300 zł. Zostało zakupionych i zbudowanych 52 tony kruszywa. Było za kwotę 3000 zł. I w ramach takiego funduszu integracyjnego mieszkańców wsi wydaliśmy 1300 zł. W ramach tego został zorganizowany konkurs dla dzieci. Taki fajny na dzień rodzinie pod nazwą Moja Mała Ojczyzna. Na zasadzie konkursu 1 z 10. Rodzice z dziećmi brali udział w tym. Jeszcze 400 zł na poczęstunek dla wydarzeń wieńcowej i 400 też na organizację Dnia Seniora. To jest co roku organizowany dla babci i dziadków. Jeszcze tu w ramach funduszu też zakupiliśmy taką siatkę ochronną na boisko. To będą Wieńcowej na boisku. Akurat tak zeszło, że w jednym tygodniu dokończyliśmy to montaż tego, także już tam wisi ta siatka. Kosztowało 6500 zł. W ramach tego funduszu naszego sołeckiego wydaliśmy 14111 zł. W minionym roku również były prowadzone prace porządkowe, koszenie rowu przy drogach gminnych, sprzątanie, koszenie trawy, czyszczenie chodników. I też tradycyjnie jak co roku sołectwo brało udział w dożynkach gminnych. Na tym tradycyjnie zajęliśmy pierwsze miejsce. Reprezentowaliśmy gminę na dożynkach powiatowych. Tam zajęliśmy drugie miejsce w konkursie wieńca dożynkowego tradycyjnego. Jeszcze skorzystając z okazji, chciałbym wszystkim paniom, co są tak chętne do tego wieńca, do wykonywania, serdecznie tu publicznie podziękować dzisiaj, co tym serdecznie dziękuję za poświęcenie swojego czasu, rodziny. Dziękuję również kierowcy, ciernika za wszelką pomoc przy organizacji tych dożynek. Jeszcze chciałbym za jedno podziękować tak serdecznie mieszkańcom w ubiegłym roku. Było głosowanie na projekt w ramach budżetu obywatelskiego. To ewenement, nasz projekt tak, procentowo 65% uzyskał poparcie. Za to serdecznie dziękuję, że tak poparli ten nasz wniosek, to wniosek mój Rady Sołeckiej. To też muszę powiedzieć, że nie do końca nie jestem zadowolony, bo złożyliśmy trochę inny wniosek. W międzyczasie został to obcięty, także satysfakcji to tak do końca nie będziemy mieć z tego. To ja tyle co do sprawozdania. Jeżeli są jakieś pytania, to proszę zadawać, jeżeli coś kogoś interesuje. Jeżeli nie ma pytań, przechodzimy do punktu trzeciego. Wystąpienie zaproszonych gości. Głos panu burmistrzowi.
krótko, panie burmistrzu, bo... Dzień dobry państwu jeszcze raz. Jest sołtys, mnie tu szybciutko chcę bardzo krótką wypowiedź. Spróbuję się tu tak w takim krótkim oczywiście wystąpieniu zawrzeć wszystko hasłowo. Budżet realizujemy na 45 milionów złotych. Dążenie do budżetu jest do zmniejszenia deficytu oraz zadłużenia w związku z tym, żeby być przygotowanym na absorpcję środków 2015-2020. Podatki, opłaty lokalne oraz wszelkie inne opłaty nie wzrosły w stosunku do 2016 roku, czyli nie sięgamy po środki dla kieszeń obywateli. Myślę, że mimo to budżet żeśmy dopięli. Chcę tu powiedzieć tak, że wśród takich akcji ogólnych, które stosujemy, to między innymi na całą gminę chcę tu powiedzieć o tym, że rośnie z roku na rok utrzymanie w schroniskach psów, szczególnie bezdomnych. W związku z powyższym to jest pierwszy rok, kiedy dopłacamy do sterylizacji kotek i suczek. Kto jest chętny, a miałby ochotę to zrobić, taki porządek, to pani doktor weterynarii z Jodłowej to robi, albo w Jodłowej, albo w Pilźnie, i my dajemy tam dopłata do kotek jest 40 zł, a do suczek 70. Czyli jest to jakoś część. Cały kosztuje w zależności od wagi. Natomiast jeżeli o kotki, to jest chyba kosztuje 90 zł, no to my dajemy 40-50 zł trzeba było. A suczki zdaje się, te co mało ważą, jest w okolicach 150 zł, 200. No jak jest pies taki jak... No to, no. Mówimy tylko o suczkach. Ale zachęcam, dlatego że tych bezdomnych potem się dość dużo zwierząt pałęta, a w związku z powyższym burmistrz jest ich właścicielem i musi utrzymywać z waszych podatków. Następna sprawa, apel jak zwykle, dbałości o drogi. Mieliśmy tak nietypową zimę, czy typową właściwie jak na dawne czasy, że odmarza, przymarza i znowu odmarza. W związku z powyższym robią się nam takie te drogi jak poduszka i łamią się. W związku z powyższym bardzo proszę, żebyście na to uważali, bo nie będzie w nieskończoność pieniędzy na te drogi. A te, które będą połamane, a zwłaszcza w Bistuszowej, a myślę, że i tutaj jak są asfaltowe, to... Bo to o tonaż. To właśnie, jeżeli będzie zwiększony tonaż. Próbujcie się wstrzymać z dowozem do budowy domów gdzieś w okolicach suchych, wtedy można dowieźć te większe ciężary. Jeżeli chodzi o zniszczenie upraw przez dzikie zwierzęta, to tak nic się nie zmieniło na razie. Proszę o tym meldować łowczym, bądź też w urzędzie i my wystąpimy w waszych sprawach. Niemniej jednak wiecie, że to są symboliczne kwoty, które właściwie są liczone na to, ile koszyków zostało zasadzonych ziemniaków, a nie liczy się już to cała ta kwestia agralnych prac, czyli wywozu obornika, orania, obleczenia i tak dalej. W związku z powyższym te opłaty są bardzo niskie. Zachęcam też do ogradzania takich pól tymi pasturami, tak jest. Prowadzimy też realizację budżetów obywatelskich nastawionych na dzieci. Z terenu naszej gminy to jest nauka na nartach, która się skończyła, oraz pływanie. Korzystają dzieci z tego, a także dla osób starszych, spędzanie, zagospodarowanie wolnego czasu, co było przedmiotem głosowania w budżecie obywatelskim. Mamy szeroką dostępność do informacji publicznych. Sami państwo zdajecie sobie sprawę, bo to widzicie, na naszej gminie są nagrywane sesje, są nagrywane zebrania wiejskie. Nie ma tajemnic, nie ma nic takiego, co byśmy nie mogli wam w jakiś sposób przekazać. W związku z tym, jeżeli ktoś pragnie się czegoś dowiedzieć, nie ma z nami takiego problemu, przynajmniej w naszej gminie. Zwracam jeszcze uwagę na wycinkę drzew. Widzicie państwo, że trwa akcja. Skorzystajcie z tego, jak macie jakieś drzewa takie, żeby potem nie było problemu, jak będą zaostrzone przepisy. I druga sprawa, regulacja własności. Bardzo ważny temat.
Nie czekajcie na to, że kiedyś to się stanie, będzie łatwiej. Jeżeli ktoś ma współwłasności albo spadki nieprzeprowadzone, bardzo proszę, abyście się do tego Państwo przyłożyli, bo potem okazuje się, że te grunty, kiedy są sporami, bo w ramach sporu ktoś umrze i tak dalej, one zarastają nam lasami i są nieużyteczne przez dziesiątki lat. Także tutaj to jest bardzo ważne. Następna sprawa to, jak wiecie Państwo, prowadzimy akcję związaną z wymianą pieców i fotowoltaiką. Do końca marca jeszcze można się zapisać na tę akcję. Będziemy to robić łącznie z funduszy europejskich dla całej gminy. Kto tam odpowiada tym warunkom, to zachęcam do skorzystania. Będzie to chyba akcja pierwsza na terenie gminy i pewnie ostatnia. Tutaj jest możliwość uzyskania finansów unijnych, dopłaty i bardzo też proszę, żebyście z tego skorzystali. Jest u mnie odpowiedni urzędnik do tego, pani Beata, w pokoju numer 9. Następna sprawa. W ramach takiego otwartości urzędu oraz możliwości załatwiania spraw, taką ciekawostką jest, że już dowód osobisty można przez internet załatwić, tylko potem odbiór na miejscu. Także jeżeli kogoś już macie w rodzinie, gdzieś w Anglii czy gdzieś, a chce dowód, bo mu już się wyczerpał, można, te możliwości są u nas w gminie, żeby pozyskać możesz wniosek przez internet i potem odebrać. Podpis elektroniczny. Ktoś jeszcze kiedyś mówił o słabej jakby inwestycyjności gminy, więc to trwa wszędzie, tylko w naszej gminie jest takie wstrzymanie ze względu na to, że te rozdanie finansowe 2015-2020 dopiero jest wdrażane. Pierwsze wnioski w tym roku kanalizacji i wodociąg będą dopiero realizowane. Potem czeka nas jeszcze szereg innych zmian z rewitalizacją, a także czekamy na następne możliwości składania wniosków, jeżeli chodzi o sale gimnastyczne. Tutaj w tej kwestii w Bistuszowej mamy mieć niedługo wyniki badań geologicznych, ale to myślę, że pani burmistrz mnie uzupełni. A jeszcze mogę coś? Czy... jeszcze jest godzina czasu. Pierwszy raz mnie tak sołtys wystraszył. Ale godzina czasu. Swobodnie czuję, nie? Szybko powiem. Tutaj o tym, żeście chyba rozmawiali jeszcze, że na te spotkanie... Jeszcze nie. Aha, no ale to chcę powiedzieć tak, że będzie robione studium i jeżeli chodzi o Uniszową, my mamy plan w Uniszowej zagospodarowania. Więc najpierw robimy studium do całości, a potem zmiany w tym planie. Tam są niektóre działki do tego, abyście sobie przekształcili, przypilnujcie to, żeby to kiedyś nie uciekło. Zaczynamy w tym być, w tym jakby planie i w tych zamierzeniach. To potrwa pewnie ze 2-3 lata, może rok, ale nie sądzę. Natomiast mam taką nadzieję i to powiem też na następnym zebraniu, że te miejscowości jak Uniszowa, Bistuszowa, Zalasowa, część Ryglic będzie popularna do zamieszkania, dlatego że będziemy mieć drogę, obwodnicę do Tuchowa. Zresztą jest tutaj taka tendencja. A mamy zbiornik, mamy już tę infrastrukturę jakby zapewnioną w tych miejscowościach, bo jest i kanalizacja, i wodociąg, i wiele, wiele innych rzeczy dostępnych, prąd, gaz i tak dalej. To by było wszystko z mojej strony. Przyszedłem też na spotkanie Was Państwa wysłuchać, jakie macie problemy oprócz drogownictwa, bo tutaj są fachowcy. Ja tylko statystuję w tym momencie. Dziękuję bardzo. A z tym planem, co Pan mówił, zagospodarowania przestrzennego, to ile będzie? Rzeczywiście, 2-3 lata czy dłużej, bo on już, no już chwilę to się przestrzegnie. Plan ten... jak na przykład jest zmiana właściciela działki, no nie? Ktoś nie zdążył przekształcić i ja na dzień dzisiejszy, proszę, nie mógłbym się wybudować, mam działkę 24 lata. Jestem uziemiony z tą działką. Ile muszę czekać na to? Czekam już powiedzmy 4 lata,
ile mam jeszcze czekać, nie, żeby ty, po prostu się wybudować? Ja nie odpowiem na to, bo to nie jest ten, że czekasz, bo te, no czekam. No nie, bo tego tematu nie... Posłuchaj. Nie denerwuj się, spokojnie. Tam były grunty rolne, wiesz z jakiego powodu, bo nie były porobione bo nie były porobione prawa własnościowe. W tej chwili są już właściciele do tego, którzy mogą się o to ubiegać. W Uniszowej jest zatwierdzony plan zagospodarowania. Jedyna miejscowość w całej gminie. Dokładnie. Chcący, żeby go zmienić, chcemy zrobić studium zagospodarowania przestrzennego dla całej gminy najpierw. Na podstawie tego studium, które będzie takim szczegółowym już dokumentem, w Uniszowej będzie można zrobić szybko studium. Ale nie da się tego zrobić w ciągu miesiąca czy dwóch, więc na pewno będzie to kwestia 2-3 lat. I wszystkie te działki, które są przy... takie mamy przynajmniej zamierzenie, myślę, że nie wychodzę przez szereg, bo akurat stąd się wyrwałam, bo znam temat dokładnie tam, że nie widać, że człowiek, jak powiem, że chcielibyśmy, żeby te wszystkie działki, które są koło dróg asfaltowych, zwłaszcza uzbrojone tam, gdzie jest wodociąg, gdzie jest kanalizacja, żeby były terenami budowlanymi. Tam z tą działką się Monice nie spieszy, ja z nią rozmawiałam w tamtym tygodniu. Ja mówię, że ale to w takim przypadku... Panią, które są poniżej 30 arów. To są działki, na którym nikt się nie wybuduje. Ale to wiecie dlaczego. Dlatego, że przy planie zagospodarowania, pani Ela tutaj jest specjalistą też, jeżeli jest plan zagospodarowania przestrzennego i nie są tereny budowlane, to żeby się mógł ktoś wybudować, musi być rolnikiem. Czyli musi być działka też powyżej 30 arów. Nie ma dużo tych działek takich w Uniszowej. Większość gruntów tych, które są przy drogach, tych naszych gminnych utwardzonych, jest przekształcone. Jest niewiele takich sytuacji jak akurat tą wasza, ale są. I to będziemy też zmieniać w tym studium teraz i kolejnym etapem, bo jeżeli studium będzie szczegółowe, będzie dokładne, to już później zatwierdzenie planu będzie proste, bo się po prostu przeniesie z tego studium i myślę, że tu trzeba to będzie pierwszej kolejności, bo raz, że mała miejscowość, a dwa, że... Ale więcej nie potrzeba, bo że... nie ma planu zagospodarowania. No nie Marcin, to nie w tym rzecz, że nie potrzeba, bo to, że nie ma planu zagospodarowania, to jest też problem, bo się czeka po 2 lata na pozwolenie na budowę wtedy. Bo jeżeli macie plan zagospodarowania przestrzennego i są działki budowlane, to na podstawie tego bardzo szybko tu w Uniszowej można wybudować. Wydaje się tylko wyrys i wypis w jeden dzień. Natomiast tam, gdzie nie ma planu zagospodarowania przestrzennego, to pozwolenie na budowę to jest kwestia nawet 2 lat. Zresztą sam dobrze wiesz, jak długo to trwa. Decyzja zanim decyzja lokalizacyjna, zanim przejdzie to przez starostów, czy przez zgłoszenie, czy przez pozwolenie, to jest kwestia nawet 2 lat. I dlatego robimy studium i plany zagospodarowania dla całej gminy, żeby ten czas oczekiwania skrócić. I tak jesteście w dobrej sytuacji tu w Uniszowej, na tych gruntach, gdzie zostało to wcześniej uregulowane. No ale na przykład, jak przykładowo mówię w Ryglicach, na działce 24 ary się wybuduje, a w Uniszowej nie. Ale to nie chodzi o to, że jest plan, czy go nie ma. No ale jakby nie było, czyli mogę na 24 arowej działce się wybudować. To czego byś 2 lata na to, żeby dostać pozwolenie na budowę? To nie jest to, że ja rozumiem, że miałem czekać krócej niż 2 lata. Nie wiem, że burmistrz obiecał to, że będzie Było, było. A chodziło o wypis, który był błędnie podany z gminy. Nie znam. A chodziło o wysokość domu. Bo nikt nie wypisał, że bo jest w gminie informacja, która wysokość budynku mieszkalnego nie może przekraczać 8 metrów. I to jest w planie zapisane. Tak. Mhm. I ten wypis nie był podany. Akurat w moim bo ja mogę wejść tutaj od razu, nie? Od razu? Nie, myślę, że wyjaśnię. Powiem tak. Kiedy prowadziliśmy, to plan zagospodarowania będzie miał jakieś 10 lat, nie? W 2006. No, ponad 10 lat. Akcja była prowadzona na szeroką skalę. Nie było wtedy wniosków, żeby robić tereny budowlane tam, w tych miejscach, o których Pan mówi. Gdyby taka rzecz miała miejsce, to pewnie by było, bo my w Uniszowej mamy tych działek kilkanaście albo kilkadziesiąt z planem zagospodarowania. Tutaj taki był dość naglący problem, gdzie działka jest poza terenem budowlanym i to następna działka, i to tutaj przy powiatówce, nie?
I wtedy, jak żeśmy rozmawiali i pan ode mnie miał te informacje, mówiłem, że to trzeba było w 2 latach załatwić sprawę na zasadzie takiej, że będziemy robić aktualizację studium i zmianę planu zagospodarowania, jeżeli chodzi o Uniszowo. Ale w międzyczasie, w zeszłym roku, doszedł taka akcja robienia studium poprzez uzyskane środki z fundacji. My to jakby żeśmy wciągli, to co sami byśmy musieli robić za swoje własne pieniądze, czyli za wasze, możemy robić poprzez taki program z taką, no jak nie wiem jak oni się nazywają. To jest takie stowarzyszenie, oni pozyskali środki unijne na konsultacje społeczne. I w ramach tego realizujemy studium. Ono potrwa dużo, będzie tańsze. Przetarg już jest na studium ogłoszony. Dlatego jeżeli nam się uda wyłonić osoby co do przeprowadzenia studium całości, to już jesteśmy po konsultacjach między innymi na tym zielonym papierku, co tu pokazałem. Będziemy we wszystkich miejscowościach i to nam skróci termin zatwierdzenia przez mieszkańców. Zatwierdzenia przez mieszkańców studium. Natomiast problem będzie z uzgodnieniem, ponieważ plan zagospodarowania i studium wymaga uzgodnień przynajmniej 15 bądź 17, o ile pamiętam, różnych instytucji. Plus wojewoda. Urzędu Wojewódzkiego, Marszałkowskiego, Zbrojeniówki, Parków, etc., etc. Państwowej Straży i wszystko. I to wtedy zalega długo. Natomiast to, co mówi tutaj pani burmistrz, po uzyskaniu studium i zrobieniu planu, bo gdyby pan miał w Uniszowej działkę budowlaną już, to pana okres pozwolenia na budowę skraca się do miesiąca. Natomiast ja w Zalasowej i w Ryglicach nie mamy planu zagospodarowania. Około 2 lata wymaga pozwolenie na budowę. Się nikt nie odwoła. Natomiast jeszcze też proponowałem, czy nie można byłoby wymienić tych gruntów z tym państwem, którzy tam mają to. Bo oni tutaj mają, nie wiem czy się dogada, ale ja pamiętam, że myśmy wyznaczyli więcej terenów budowlanych w Uniszowej i goście tutaj po prostu wystąpili z tym, żeby go nie brać pod plan zagospodarowania na budowę. Dobiałem takiego człowieka, którym wykreślaliśmy potem, nie? Także idziemy, powiem tak, wyruszyliśmy, idziemy, jak będziemy długo iść, nie wiem, jest nadzieja. Widzimy światło w tunelu. No zbiornikiem widzący zostali zmienieni. Ale jest trzeba. Światło. Jak dalekie to? Wybudować się może. Dziękuję panu burmistrzowi. Panie wiceburmistrzu. Tak? Dziękuję za udzielenie głosu. W przyszłym tygodniu, w tym, który przyjdzie właściwie, rozpoczniemy przywóz kamienia na drogę. Kamień jest złożony tutaj pod starą szkołę. Do tego, co jest przeznaczone 3000 z Funduszu Sołeckiego, dokładamy tam jeszcze środków z naszych bieżących środków na utrzymanie dróg. Kamień będzie zwieziony do wszystkich wsi na terenie gminy do świąt. Po świętach będzie rozwożony. Będzie rozwoził pan Wojtek Strugała, bo wygrał przetarg na rozwożenie kamienia. Jak tylko się da wjechać i podeschną drogi, to zaraz po świętach będziemy go w porozumieniu z panem sołtysem rozwozić. Pan sołtys zdecyduje o tym, gdzie kamień będzie rozwożony, ponieważ jest to kamień zakupiony z Funduszu Sołeckiego. Do tego, co dokładamy, ja też nie będę tam się wtrącać. Mam tam jedną prośbę, miałam tylko do pana sołtysa o jedną drogę, gdzie się upominają mieszkańcy Uniszowej na Podlesiu, więc myślę, że będzie ta prośba uwzględniona. 3000 mamy na konserwację rowów i na udrażnianie dróg. Czy już Jarek, czy objechaliście już z Jarkiem te rowy? Są wyznaczone już rowy. Rowy są wyznaczone, więc też będziemy wykonawcę wyłaniać na
udrażnianie gdzie tam podejdzie do drogi? Tych rogów? Do kogo? Do Wesołowskich. Karetka nie dojechała tam w zimie, bo tam praktycznie no, nie ma drogi, więc trzeba powiedzieć, że tam nie ma w ogóle praktycznie. No, tam trzeba by stopniowo... Karetka w zimie nie dojechała i umarł? Nie. Ale nie dojechała, bo taka jest prawda, że nie dojechała. Ma, nie? No tak. No, ale droga powinna być. No. Każdy tam musi... Stopniowo co roku... Karetka dojechała. Stopniowo co roku na to... Się to może zdarzyć, że umrze. Znaczy nie umarł dlatego, że... No chory był i umarł, no tak trzeba to powiedzieć. Natomiast droga, tą drogę tak myślę co roku trochę kamienia, trochę może od Funduszu Sołeckiego, trochę może z naszych jakichś środków i tą drogę powinniśmy na tyle, na ile, żeby można było tam dojechać. Tam praktycznie dojechać nie można wcale. Teraz kolejna sprawa jeszcze. Macie w Funduszu Sołeckim tutaj zostało przeznaczone 6 tysięcy na zakup działki. Chciałabym, abyście się Państwo i konsultanci odnieśli do tej sprawy, ponieważ no, jeżeli mamy Fundusz Sołecki, powinniśmy go realizować. Czy w tych 6 tysiącach powinny się zmieścić wszystkie koszty na zakup tej działki? Chciałabym wiedzieć, czy aktualny jest ten temat i czy mamy to podtrzymywać, bo sądzę, żeby ją kupić, to ja muszę mieć porozumienie zawarte ze sprzedającym, że on za taką i taką kwotę to sprzeda. Muszę zlecić wycenę, za którą trzeba zapłacić. Ta wycena będzie kosztowała co najmniej jakieś 600-700 zł. I trzeba zabezpieczyć tu z tego pieniądze na akt notarialny. Więc mając te 6 tysięcy, jakieś 2 tysiące pójdzie na koszty. Czy za 4 tysiące jesteście Państwo w stanie tą działkę nabyć? Jeżeli tak, jeżeli nadal jest taka decyzja, mieszkańców, no bo to Fundusz Sołecki mieszkańcy powinni decydować. Ja chciałabym o tym dziś wiedzieć, bo nie możemy czekać z tym do, nie wiem, do września czy do października, do kolejnego zebrania, bo może się okazać, że nam później braknie czasu z tym. Chyba, że chcecie czekać, decydować, no to wtedy, jeżeli nie dojdzie do zakupu, to trzeba będzie te pieniądze przesunąć na jakiś inny cel. Są to pieniądze Funduszu Sołeckiego, zebranie musi zdecydować o ich przeznaczeniu. Tam z tą działką, nie wiem jakie Państwo macie zamiary, plany co do tej działki, bo jest to działka mała, wąska i ograniczona dwoma drogami. Z jednej strony drogą powiatową, z drugiej strony drogą gminną i są pewne przepisy, które regulują odległości, które muszą być zachowane od dróg. Więc trzeba też zastanowić się nad tym i przemyśleć, co tam na tym można później zrobić. Czy kupić ją tylko po to, żeby kupić? Czy wiedzieć już, co tam ma powstać i czy to się uda tam wybudować? Nawet w związku z tym, że jest plan zagospodarowania i tutaj z panią Elą trzeba to skonsultować dokładnie, czy jest możliwość tam postawienia czegokolwiek. Czy wydać te 6 tysięcy na to, żeby mieć kawałek jeszcze łąki, którą trzeba będzie kosić z naszych znów gminnych pieniędzy, żeby nie zarosło. No bo od drogi trzeba się odsunąć, od granicy działki trzeba się odsunąć i od drugiej drogi trzeba się odsunąć. I zostanie nam w środku kawałek na kiosk. 8 metrów od drogi powiatowej, 6 metrów od drogi gminnej i 4 metry od granicy działki. A prywatna ile ma? A 6 arów. 6 arów. Dlatego ja proszę, żeby na dzisiejszym zebraniu tutaj była jakaś decyzja taka czy taka, bo potem będziecie nas rozliczać z niewykonania Funduszu Sołeckiego. A może tyle, jeżeli będą jakieś pytania jeszcze. No to już zdecyduj się tutaj, czy tam miałeś tak, jakoś tam, nie wiem. Lepiej te pieniądze na jakieś drogi przeznaczyć, nie chcę zrobić. To też miał coś tam stare, bo mówił, że jak coś chce zrobić, plan jakiś, to nikt nie ma działki swojej. No to ja chcę mieć działkę, żeby potem coś zrobić na tym działce. Ale tam się nie da. No, działka jest sześcioalowa tam i parę sześcioalowa i gdzieś tam metrów jeszcze kwadratowy przy tym. W kształcie takiego trójkąta przy drodze powiatowej. To wszyscy znają tą działkę, no bo chyba wiecie Państwo, o której działce mówimy. W tej chwili to jest działka rolna, nie? No to jest kobetnarza. No kobetnarza pana tak, tutaj, na rogu. Aktualizacja do planu tego zagospodarowania przestrzennego, no to tutaj można tą działkę przekształcić na jakąś rekreacyjną, czy jakąś taką. I można by nam za rok, czy za dwa, nie, jeżeli będzie już aktualny plan, wtedy coś zrobić, nie? Na takiej zasadzie jest, nie? Także, co zamierzacie tam robić? No. Trzeba wcześniej wiedzieć co, czy to będzie... Pozwolenia tam się nie dostanie, panie Andrzeju. Już z panem burmistrzem rozmawiałem, nie?
drogi gminnej to chyba też ma nie pasek dla dzieci będzie robił. Nie musi być 6 metrów, tylko można. Tylko nie budować inwestycji w jakichś. Nie, nie. Szanowni Państwo, ja nie wiem, ja pomogę Andrzejowi. Co mogę? Przyszedł rok temu z tematem takim, że nie mamy w Uniszowie jakiegoś takiego swojego miejsca, gdzie można byłoby jakąś ławeczkę wstawić, może ktoś by chciał taką siłownię zewnętrzną, coś poćwiczyć, że takie miejsce troszeczkę reprezentatywne, ja sobie myślałem, że można by było nawet założyć tam